Here you are. Cześć Wam dzisiaj jest wizu. Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Woodring Waves, serio, O tym samym tytule witam w kolejnym odcinku, podwójnym odcinku jednego dnia, więc dziś rano było to, co było nagrywane wczoraj wieczorem, dzisiaj zmieniło się bardzo dużo, więc tak, zaraz się zajmiemy najważniejszymi rzeczami, ale jest jedno ale i tym ale jest, że zniknął licznik. Licznik został usunięty z tego co rozumiem. Nie wyglądało to najlepiej, że licznik się praktycznie zatrzymał, więc to jest decyzja stojąca za tym, żeby przebudować stronę, zostawić linki do instalek. Zaraz o tym powiemy więcej i właściwie wyrugować fakt istnienia tego licznika z listy. Wydaje mi się, że to co na wczorajszym nagraniu rzucaliśmy, że licznik stanął ze względu na to, że livestream był słaby, no to jest to jest to 1 do 1, więc teraz zapomnijmy o live streamie idźmy do przodu, skupmy się na tym, co ten tytuł ma dobrego do zaoferowania, a wygląda na to, że dużo dobrego na dzień dobry będzie na nas czekał. Więc ręka na liczniku, po raz ostatni żegnamy ten segment programu, więcej nie będziemy do niego wracali. Niestety to było takie wygodne i przyjemne, że za każdym razem mogłem zacząć od ręki Kanaliczniku, nie ręka w nocniku, i skończyło się troszeczkę ręką w nocniku, troszeczkę fail na koniec. Nie wyszło tak, jak mi się marzyło, że wyjdzie, no ale myślałem, że do końca będziemy walczyli, i dzisiaj, jutro będzie ten moment, kiedy będziemy przebijali 50 milionów. Niestety czkawka na do widzenia i się potknęliśmy. Teraz przejdźmy do drugiej bardzo ważnej dla nas rzeczy, czyli że mamy streama, streama z rolowania. Jeżeli jesteście zainteresowani, a z tego co wiem, sporo osób jest zainteresowanych, bo pytaliście o to, to tutaj podbijam na odcinku tam dwa dni temu, czy jakoś. Tak, był błąd. Oczywiście powiedziany ze względu na to, że nie ma rewiz, nie trzyma mnie za rączkę, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć tego wszystkiego dokładnie i bezbłędnie, bo nikt mnie nie pilnuje. Widzicie troszkę freestyle. Lecimy i Wizu się myli. Podobnie jak twórcy WuWy, potyka się o własne nóżki na ostatniej prostej. Ale Jinian, Jian, czy whatever, jak się go będzie czytało, 23 oczywiście wchodzi na banery, ale my startujemy 31. Stream z jest 31 dlaczego? Tydzień później praktycznie? Ano dlatego, żebyście mieli czas odłożyć rolki, przygotować się. Tych rolek odkładamy dać za bardzo też nie trzeba będzie, bo trzeba mieć co najmniej 30 internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja mam restreamować dalej oraz zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Przy czym Kuro Games daje na dzień dobry około 40 rolek, jak mniej więcej z tych wszystkich rzeczy, które będą na około, Nie muszą to oczywiście być rolki na specjalny baner i ja będę się wypróbował ze 30 na standardowym banerze albo na banerze z bronią. Te rolki specjalne będę trzymał aż do następnego, czyli do Inlin, chyba tak się ona nazywa. Więc tutaj Simon oraz Secia trzymają listę. Tutaj też był błąd, powiedziałem za Jolson, nie, te osoby tym razem nie mogą i, i, i nie, nie będą, ale Simon oraz Secia trzymają listę, więc podbijacie do Simona albo do Seci, oni was wpisują na listę, lista wystartowała wczoraj o 12 i widzimy się 31 na rolowaniu po Zian, czy jak się tego gościa czyta i powiem wam, że koleś mnie kusi, kusi mnie bardzo nie ze względu na to, że widziałem jakiś gameplay z nim, widziałem z nim animacje, te co są w traileru i są czaderskie tego te animacji. animacje i to jest po prostu coś, czym chciałbym grać, więc może na Rira nie będę łapał, może coś mi takiego podejdzie. To, to, to jest moja stylówka, to jest jakby Xiao był w gęszynie bardziej taką postacią, to tak bym fanbojował Xiao, że masakra. A to da takie małe, niskie, skaczące pełka, nie mój klimat. A ten z kolei bardzo mój klimat, ale postać, która jest za nim jest dużo bardziej. Ale dużo bardziej mój klimat, więc tym się zajmiemy już za jakiś czas. Prócz tego, prócz tego przeskoczmy do tego, że wystartował preload, wystartowała instalacja, więc na telefonach się da, wskakujecie do Google Play Store'u i macie, możecie zainstalować. Nie wiem jak wygląda na Apple'u pewnie też jest, jeżeli nie szybciej było, więc jest. Na Epicu jest i na Windowsie też jest bezpośrednia, bezpośrednia instalka. Tym się zajmiemy właściwie w sumie może nawet i teraz, bo jeżeli chodzi o Epika, bardzo polecam, jeżeli będziecie instalowali przez Epika, to kupując cokolwiek, ceny macie te same co globalnie, ale między wami a sprzedawcą jest Epic, więc odzyskiwanie hajsu jest łatwiejsze przez Epic Store. Jeżeli coś by nie pykło, to jest jedno, a drugie, możecie użyć mojego tego kreatora w Epic wspieracie mnie w ten sposób. Więc tak to wygląda, chyba że Kuro Games zacznie coś szalić z cenami, i będzie taniej poza Epic'iem, to wtedy też będę Was informował, lojalnie informował. Ale! Instalka Epicowa leci z danymi instalowania Epic'a, a ta, którą sobie ściągniecie, no to macie samą instalkę osobno i musicie wybrać co, gdzie i jak, nie leci to przez dane Epic'owe. Co z jednej strony jest bez różnicy, możecie zainstalować w to samo miejsce, ale! Miałem gigantyczne problemy, więc teraz przejdźmy do tego mój koszmar! Walczyłem prawie dwie godziny z instalką tej gry. Gra się automatycznie próbuje zainstalować albo na dysku C, albo na dysku D, mi instalowało przez Epica tam, gdzie miało być, czyli mój dysk z grami to jest dysk E. Nie jest to ani D, ani C. Jeżeli ściągniecie instalkę, to polecam wam instalować na dysku D, przynajmniej mi polecało, a jak zmieniałem na dysk E, to nagle... Instalka przestawała działać, więc musiałem troszkę pobruździć w plikach, żeby to zadziałało i faktycznie zadziałało i zainstalowało. Ale jak zmieniałem ręcznie, to instalka się wysypywała i nie chciała instalować. Nie wiem, nie wiem o co kaman, więc z Epika, jako że nie mamy dostępu do instalki, nie udało mi się zainstalować tego ręcznie. Już zgłosiłem się do supportu, już tam ogarniają moi ludzie z moimi ludźmi i rozmawiają ze sobą. Wszystkie raporty poleciały, więc powinni to czym prędzej naprawić, ale to jest coś ze strony Kuro Games, że ich instalka ma problem z instalowaniem na innych dyskach niż dysk C i dysk D. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Jeżeli macie problemy, to spróbujcie zwolnić miejsce na jednym z tych dysków, instalować tam. Oprócz tego wiem, że są inne problemy z tym launcherem, ale nie natknąłem się jeszcze na żadne. Tutaj może pokażę, jak ten launcher wygląda. Jest zainstalowany, jest tutaj wszystkie bajery eee, e, e, ale no nie jest to przez Epic jest to zewnętrznie. Więc z tej perspektywy nie wygląda to najlepiej i już miałem flashbacki z Wietnamu ze względu na to, że zaraz po zakupieniu nowego kompa, czyli kwiecień minionego roku, gdzieś tak kwiecień, maj, jak startowaliśmy ze wszystkim, Punishing Grey Raven, poprzednia gra tych samych twórców, to był jeden z pierwszych tytułów, które zainstalowałem i ogrywałem na nowym kompie. Tam było tego bardzo dużo na samym początku, ale to był jeden z tych w pierwszym rzucie, pierwszy miesiąc, pierwsze dwa miesiące. I launcher PG era, Grey Raven, rozpierniczył mi kompa na części pierwsze. Uszkodził mi od groma sterowników, wtyczek i tak dalej. Zasadniczo skończyło się odzyskiwaniem systemów, znaczy się praktycznie formatem i reinstalką, ale było to zrobione z perspektywy odzyskiwania systemu Windowsa, czyli wszystko się tam zjechało do zera i postawiło ponownie z wbitym pendrive'em instalacyjnym, więc moje doświadczenia z games i z ich launcherem pc są. Przerażające, bo to jest ten jeden, ten jeden konkretnie punkt, który nabrudził mi najwięcej historycznie w ogóle na tym kompie, ale na wszystkich innych kompach mam najgorsze możliwe doświadczenia. Więc jak zobaczyłem dzisiaj rano, że po zainstalowaniu na Epiku nie działa mi launcher Wuthering Waves, gra się włącza, ale nic się z nią nie dzieje, praktycznie nic się nie ściąga, jest 0 nada. Nie jestem w stanie ani tego Ctrl-Alt-Delete wyłączyć, nie ma nigdzie nic, nic, zero. To było takie oczy szeroko otwarte. Jeżu malusieńki, nie mówcie mi, że ja jako content creator nie będę mógł wystartować pierwszego dnia z z graniem, z zainstalowaniem nawet tego produktu i, i troszkę lipa, troszkę lipa stoi koło was komp, za prawie 20 tysięcy i nie jesteście w stanie odpalić gierki która um, powinna śmigać, powinna śmigać po całości więc moje przerażenie było wielkie na szczęście okazało się, że na razie jest nieźle z PGR-em problemy się zaczęły dopiero po odpaleniu gry launcher bruździł, wywalał bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy, więc tam było tragicznie, no i mam takie drobne obawy, czuję się niepewnie, to znaczy od tamtego czasu minął rok i na pewno Kuro Games wyciągnął na no, wnioski z tamtej zabawy, ale no, 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 nie będę ukrywał, że prze przeraziłem się, przeraziłem się i to srogo, bo było takie, demet, mam za dużo otwartych projektów i ja nie mogę dzisiaj reinstalować całego systemu, nie mogę dzisiaj wszystkiego stawiać od zera. Więc to je to. Jest trailerek, którym prawdopodobnie zajmiemy się jutro, bo już mi zbyt długi czas tego nagrania wyszedł, więc przeskoczyłbym od razu do uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, okej? Okay? Jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc mamy pierwsze spekulacje na temat tłumaczenia. Ludzie wybebeszają z plików gry, które już się poinstalowały, miejsce na tłumaczenia w innych językach, które to tłumaczenia nie są jeszcze dodane, ale są tak jakby zaczepy, że tam powinien być portugalski, tutaj powinien być hiszpański, e, portugalski, brazylijski i tak dalej, i tak dalej. Są miejsca na to i są przygotowane ścieżki do tego, żeby to tam było. Na chwilę obecną, tego nie ma, nie ma też języka polskiego, ale jakiś rok temu, półtorej roku temu Kuro Games zatrudniało polskich tłumaczy. Do jakiego projektu, do czego nie wiem, pojęcia nie mam, ale informowałem wtedy na odcinkach z Gęszina, że Ej Gierka może będzie po polsku ze względu na to, że Kuro Games zatrudnia polskich tłumaczy. Co stoi w jawnej i bardzo mocnej sprzeczności z wczorajszym, czy właściwie dzisiejszym porannym odcinkiem, tak dzisiejszym porannym odcinkiem, ale wczoraj nagrywanym, że Kuro Games ma wywalone na Europę i to ma wywalone strasznie. Właściwie z ich perspektywy to może wyglądać tak, jak z mojej perspektywy wygląda. Wiem, gdzie są Chiny, to jest ten taki duży kawałek na mapie, i wiem, jak wygląda Japonia, więc jakbym się przyglądał mapie, to bym tą Japonię tam znalazł. Ale reszta, jak Wietnam, Tajwan, wszystkie te inne kraje naokoło, nie mam pojęcia, jak to wygląda i gdzie to jest. Więc jak dacie mi nieopisaną mapę, to ja nawet tego nie pokażę. Jak dacie mi mapę, gdzie nie ma oznaczonych granic, to jedyne, co jestem w stanie pokazać, to jest Japonia, bo po kształcie znajdę, to są wyspy, więc zlokalizuję. Ale Chin to już wam wtedy nie pokażę. To jest gdzieś relatywnie tutaj, więc oni z tej samej perspektywy patrzą na nas i dla nich, tak samo jak dla Amerykanów, którzy Zgadują, wiecie, zatrzymani na ulicy, pokażcie na mapie Amerykę. I nie wiedząc, gdzie jest Ameryka, nie są w stanie nawet umiejscowić poprawnie na kontynencie. Co więcej, z pytań wynika, że większość myśli, że Europa to jest kraj. Wiecie, czy Włochy graniczą z Europą? A. Brytyjczycy mają zresztą ten sam problem, więc może to jest kwestia języka, a może nie. Więc z perspektywy Chińczyków, świadomość istnienia Polski, czy jak wyglądają tutaj u nas granice i wszystko naokoło, to dla nich nie ma żadnego znaczenia. Oni nie są tym zainteresowani. Więc dla nich Europa, Ameryka, czy to graniczy ze sobą? Może, oni są zbliżeni kulturowo nie. Amerykanie to kiedyś z Wielkiej Brytanii tam przybyli z Holandii, Francji i, i to muszą leżeć koło siebie, nie muszą leżeć koło o siebie. Taka sytuacja również może być. Rozbawiło mnie to troszeczkę, jak zacząłem w... grzebać w temacie, ale jest jak jest. Prócz tego mam ludziska informację jeszcze na temat nowej kolejnej zone takiej bardziej fioletowej, dlatego tutaj przesunąłem, żeby to pokazać, ale to nie jest bezpośrednio związane po prostu kolorystycznie. Jak wbijecie do nas na Discorda, wiecie, gdzie tego szukać, to będziecie mieli screenshota z nowej, rozwalonej takiej fioletowej zony i to. To prawdopodobnie będzie na nas czekał już w aktualizacji 1.1, czyli za 6 tygodni plus 1 dzień. Więc z mojej perspektywy wygląda to nice'u i już zaczynają się pojawiać pierwsze liki nadchodzących nowych rzeczy, więc bardzo, bardzo na plus. Pamiętajcie, że wciąż trwa na naszym zaprzyjaźnionym serwerze Wuthering Waves polska giveaway, na którym do przygarnięcia jest dla 5 osób Lunite Subscription plus minus wartości około 20 zł. Jeżeli będzie się dał zrobić gifta w grze, to dostaniecie gifta w grze. Jak nie to przelewem, Paypalem, blikiem i tak dalej, więc tutaj zainteresowanych zapraszam, zapraszam, 21 godzin zostało, co więcej, pamiętajcie, że po wbiciu tutaj musicie trochę popisać, poudzielać się, wbić trzeci poziom, gdzie są tutaj poziomy, o, tu są poziomy, jak wbijecie trzeci poziom konta, no to wam się odblokowują dodatkowe opcje, jak sobie nadacie odpowiednią rolę, to macie dostęp do konkursów i możecie w tym giveaway wziąć udział. Ja nie biorę, żeby nie było, że komuś podwędzę Lunajta spod nosa, ale jest jak jest. I to jest już wszystko, mniej lub bardziej, więc chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, wasze wsparcie jest nieocenione Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą Lisi arce magowie, wasza magia jest potężna jesteście arcyosom. Lisi twitcher, nauczy wasza magia jest twitcher potężna Jesteście twitcher osą. To jest już wszystko co ja dzisiaj dla was mam przygotowane Życzę wam miłego dnia, dobrego rdzenka, świetnych pięciu rolek Do następnego i hej! I niech rowerek wam sprzyja, niech rowerek wam bardzo mocno sprzyja Brakuje mi tego licznika, ta strona nie wygląda dobrze bez tego licznika